20 stycznia Ewangelia. Ewangelii Chrystusowej. Pierwszy rozdział, 16 wiersz. Może dziwi nas dość krótki fragment do dzisiejszego rozważania, ale chciałbym, abyśmy się poważnie zastanowili nad słowem Ewangelia. Zawiera ona bowiem w sobie głęboką treść Ewangelia. Jak już zauważyliśmy, zwrot ten pochodzi od języka greckiego i oznacza dobra wieść. Jak słowo to rozumiał apostoł Paweł? W liście Rzymian, 1 rozdział 16-17, apostoł stwierdza, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę. Jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W 1 Koryntian 15:1-4 czytamy: A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany, że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony. W Efezie 2:8-9 Paweł nie wymienia słowa Ewangelia, omawia jednak jej treść, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jeszcze przytoczymy Rzymian 3:21-25. A teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Przeczytajmy powyższe teksty kilkakrotnie. Rozmyślając nad ich znaczeniem, zasmakujmy w wielkich słowach związanych z Ewangelią: łaska i wiara. Zważmy też, że ofiara Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią podstawę zrozumienia Ewangelii przez Pawła. Ewangelia to krótkie słowo, jednak jest ona dla nas wszystkim. Dosłownie zmieniło świat. Wielbijmy Boga za dar Jezusa. Wielbijmy Boga za dobre wieści. Dziękuję.